Kocham symetrię. Nie wiem do końca czemu, ale kochałem ją odkąd byłem mały. Większość dzieci brudzi i zapomina o swoich rzeczach. Nie ja. Wiedziałem, że wszystko ma swoje miejsce, a w moim pokoju wszystko było tam, gdzie powinno być. Moi rodzice nie mieli tego. Moi dziadkowie również nie mieli tego. Nikt z mojej rodziny nie miał tego. Zacząłem mówić to, bo jestem szczerze przekonany, że to coś we mnie. Coś, czego nie powinno tam być, ale jest i żyje we mnie. To potrzeba, łaknienie bycia idealnym. Idealnym z obu stron. Jako dorosły, jestem w stanie, w którym nawet nie mogę normalnie żyć. Nie mogę utrzymać pracy. Kobiety ode mnie odchodzą, bo nie mogą wytrzymać tego. Szczerze, nawet mnie to nie obchodzi. Brudzą i utrudniają wszystko. Przewracają się na moją stronę łóżka, zamiast trzymać się swojej. Zostawiają brudne talerze po jednej stronie z lewu, ale nie po drugiej. Nie mogę pracować, więc kiedy wychodzą na cały dzień, muszę zostać w domu i wszystko naprawiać. To ulga, kiedy odchodzą na dobre. Jednakże to uczucie nie trwa wiecznie. Po pewnym czasie znów uderza mnie to i znajduję coś jeszcze, co musi być naprawione. Pewnie spytasz się, czemu w takim razie znów szukam partnerki, skoro nie mogę ich znieść? Cóż, ciężko mi spać na środku łóżka bez poruszania się przez całą noc. Oprócz tego moje życie jest dosyć oporządkowane. Mówię dosyć, bo jest jeszcze jedna sprawa, którą muszę załatwić. Widzisz, mam heterochromia iridium, różnobarwność tęczówki. Moje prawe oko jest niebieskie, a lewe zielone. Moi rodzice mają niebieskie oczy, tak samo moi krewni i kuzyni. To zielone oko jest zepsute. Przez nie jestem zepsuty. Ilekroć patrzę na siebie w lustrze, ono patrzy się na mnie. Tylko o tym teraz myślę. Wszystko jest w porządku, oprócz tej mojej malutkiej zielonej pomyłki. Nie bolało za pierwszym razem, gdy włożyłem łyżkę pod moje oko. Nawet nie bolało, gdy oko wyskoczyło i wisiało na moim policzku. Czy to szok, który odejmował bólu, czy też to? Nożyczkami przeciąłem nerw optyczny i po twarzy zaczęły mi cieknąć ciepłe płyny. Mój wzrok przycięty w pół był dziwnym uczuciem. To, co zostało z dyndającego miąższu, wsadziłem z powrotem w teraz pusty oczoduł. Obandażowałem ranę i położyłem się spać. Budziłem się szczęśliwy. Po raz pierwszy od wielu lat wstałem tak wypoczęty. Nareszcie skończyłem. Zostałem naprawiony. Wstałem i powlokłem się do łazienki. Ciało mnie bolało, a głowa była rozpalona. Włączyłem światło. Było oślepiające. Powoli usunąłem przesiąknięty krwią bandaż, który kleił się do mojej twarzy niczym taśma klejąca. Kiedy spojrzałem w lustro, zamarłem z przerażenia. Dopiero wtedy zrozumiałem, co sobie zrobiłem i nie mogłem w to uwierzyć. Po lewej stronie mojej twarzy była dziura, ale nie po prawej. Byłem zepsuty. Znowu. Znacznie ciężej mi było wyjąć drugie oko. Moje dłonie drżały, a kiedy wbiłem łyżkę, nie trafiłem kilka razy, przebijając trzykrotnie źrenicę, zanim się udało. Kiedy oko wyskoczyło, sięgnąłem po nożyczki, żeby zakończyć sprawę. Krew z poprzedniej nocy wyschła na ostrzach, więc nie ciały za dobrze. Pamiętasz, kiedy w podstawówce na plastyce nauczyciel kazał ci ciąć kartki z bloku technicznego? Pewnie wiesz, co się dzieje, kiedy spróbuję się przeciąć za dużo warstw naraz. Nożyczki nie dają rady. Ostrza tak jakby składają się jedno ponad drugim i papier utyka między nimi. To właśnie stało się z moim nerwem optycznym. Utknął pomiędzy dwoma ostrzami. Utknął, a kiedy desperacko próbowałem go wyjąć, pośliznąłem się na krwi i zacząłem upadać na podłogę. Odruchowo puściłem oko, aby ręką zamortyzować upadek. Ciężar nożyczek na moim wiszącym oku był nie do opisania. Widziałem, że nie wytrzymałbym dość długo, by wziąć z kuchni nóż, więc chwyciłem je w pięść i pociągnąłem. Poczułem, jak odrywa się od mojej czaszki i wszędzie wylewa płyny. Wyrwałem je z głowy. Fale bólu przepływały spazmami przez moje ciało. Wiem, że płakałem, ale nie czułem różnicy między łzami krwią a płynem mocznym. Kiedy doszedłem do siebie, zdałem sobie sprawę, że przypadkiem zgniotłem oko, które wciąż ściskałem w ręku. Wraźnie czułem lepki płyn, który wyciekał mi z pomiędzy palców. Kropla za kroplą kapał na mokrą podłogę. Słuchałem jak zahipnotyzowany. Próbując w pełni pojąć, co się wydarzyło, nareszcie skończyłem. To odeszło. Teraz mogłem żyć bez patrzenia na okropne, brudne, nierówne życia innych. Ogarnęła mnie ulga i wiedziałem, że tym razem się utrzyma. Nigdy się tak wcześniej nie czułem. Nigdy nie miałem tyle nadziei. Leżąc w łazience na tych zimnych, mokrych, lepkich kafelkach uśmiechnąłem się po raz pierwszy od wielu lat.